to. Kaka, proszę uważać. Siemanko kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy materiał to nic innego jak zwykły urywek z pracy na hodowli, czyli to, co lubicie najbardziej. Na dzisiejszej liście zadań mam do nakarmienia wszystkie dorosłe samce, jakie posiadam aktualnie na hodowli. Od razu zaznaczam, że samców na hodowli mam aktualnie około ponad 100, także jest to spora liczba i taki filmik nie jest możliwy do nagrania, żeby pokazać wam karmienie wszystkich samców. Poza tym, nie ma co ukrywać, obok w pokoju siedzi mój mały szkrab, ta młodsza córka. Chodzi niestety nadal z Gilem i nie chodzi do przedszkola, więc mam ją tutaj obok w domu. Nie wiem na ile mi pozwoli, mam nadzieję, że na długo. Jeżeli nie, no to trudno, będziecie najwyżej ją słyszeć na filmie. Ale w każdym razie do celu. Wytypuję, może nie tyle co wytypuję, co po prostu w momencie, kiedy rozpocznę ogarnianie tych samców, przestawię tutaj aparat, włączymy nagrywanie i po prostu przez kilkanaście minut ponagrywam to, co robię, poopowiadam wam troszeczkę o tych samcach i tyle. Mam nadzieję, że taki pomysł na filmik wam się podoba, jeżeli tak, to oczywiście łapeczka, dajcie znać w komentarzach, no i bez przedłużania, lecimy. No i słuchajcie, jedziemy z pierwszym samcem, tutaj akurat przed nami Hylobrachys fimbriatus, ten wojownik ma za sobą już kilka kopulacji i nie wiem, czy to zauważycie, bo niestety nie chce jeść. On już jest troszeczkę wiekowy, mimo że jest tak naprawdę super w wizualnym stanie. O, to teraz powinno to być widać. Nie ma on jednego bulbusa. Stracił go w wojnie z samicą. Widzicie? Mam nadzieję, że teraz to jakoś lepiej widać. Ale taki samiec nadal jest sprawny i niejednokrotnie z takich samców z jednym bulbusem miałem właśnie super udane kokony. Ten gatunek ogólnie powinien być bardzo agresywny, rzucać się, ale tak jak mówiłem, ten już jest troszeczkę stary, jak widzicie, takiej werwy już nie ma. Ogólnie bardzo piękny pająk, świetnie wyglądają te fimbriatusy, bardzo je lubię. No i w sumie może jemu jednak zostawię jednego turasa i tutaj przy okazji widzę jakieś resztki, więc usunę je. No i takiego samczyka ogarniętego, może mu tu jeszcze lekko psiknę, żeby miał świeżą wodę. Zamykam i odkładam na bok. Kolejny bydlak, ten powinien być wam już znany, ponieważ on na moich filmikach występował. Tu jest oczywiście Tiltocatl albo Pilosus Nicaragua. Ten samczyk akurat ładnie jadł ostatnio. A dzisiaj coś nie atakuje żwawo, a nie. Jednak jest żwawo. Jest w świetnej formie. Z tego co mam tutaj zapisane, to jest on z października. Także jak na samca Tiltocatl ma dopiero w sumie 2 miesiące. Także jest bardzo, bardzo młody. Ten samiec pojedzie ze mną chyba na giełdę na zooegzotykę i będzie na sprzedaż, ponieważ poprawił jeszcze tą samiczkę. No i tak jak w poprzednim wypadku, troszeczkę świeżej wody gdzieś tutaj na obrzeża. Nie wychodzi mi gościu. No i zamykamy i jedziemy dalej. Przed wami kolejny samiec. Tym razem znowu Hylobrachys fimbriatus. Ten na szczęście zjadł. Ten zobaczcie, że wygląda zdecydowanie gorzej niż samiec, którego widzieliście wcześniej, a mimo to jest świeższy. Świeższy, zobaczcie, że taki bardziej żywy, bardziej aktywny, je, no ale wizualnie wygląda gorzej. No i ten ma 2 bulbusy. To akurat jest świeżo po napełnianiu, tutaj to widać w tej części, ta taka idąca po długości pajęczynka, to jest właśnie efekt napełniania. Tutaj przed wami dorosły samiec Psalmopeus Cambridge, jak widzicie jest taki szary, długie bardzo ma włosy. On tutaj miał już karaczany tureckie wrzucone wcześniej, no jak widzicie niestety nie je, ale też moim zdaniem ma już troszeczkę za sucho. Staram się naprawdę, żeby te samce miały dobre warunki, żeby mi na długo wystarczały, bo jednak hodowla jest stosunkowo duża. No i tych samic też jest dużo, a nie ma sensu kupować na przykład 10 takich samców, skoro można wszystkie samice, dbając o nie, zrobić na przykład samcami 3. Piękny pająk, bardzo duży. No i w dobrej kondycji, mimo tego, że niestety nie je. No a teraz przed wami jeden z moich ulubionych samców, jaki aktualnie mam na hodowli. Jest to Orphnaecus filipinus. Piękny pomarańczowy pająk, naprawdę aktywny i jest to naprawdę dobry samiec. Wcześniej miałem samca jakiegoś takiego małego, no nie do końca chętnego na cokolwiek. Ten samiec obrobił mi już 3 samiczki i mogę wam tutaj też pokazać to, co poprzednio, czyli zobaczcie, to jest pajęczynka od napełniania. On praktycznie po każdej akcji, jak tylko ma kontakt z samicą,
to 2-3 dni, cyk, napełnianko i jest znowu gotowy. I takie samce właśnie są najlepsze. Jeżeli trafiam takiego samca, to faktycznie dbam o niego wyjątkowo. On, żeby był w dobrej kondycji, oczywiście potrzebuje wody, więc troszeczkę na ścianki, na korę, żeby się napił. No ten akurat odmawia pokarmu, jego wola, przecież nie wmuszę mu na siłę. Tutaj w tym pojemniku samiec bardzo świeży, zobaczcie, jeszcze nawet nie ma wyjętej wylinki. Jest to Ephebopus rufescens. Udało mi się je ostatnio rozmnożyć. Też zrobiłem bardzo duży odkup tego gatunku. Duży bardzo, no to może duże słowo, bo tych samców, znaczy tych osobników zostawiłem tam około 20 czy 30. No i niestety na razie trafiają mi się same samczyki. Kilka dorosłych takich już puściłem w świat. Jednego wykorzystałem też do kopulacji u siebie. No i tutaj mamy kolejną sztukę. On na pewno też pojedzie ze mną na Warszawę i na pewno znajdzie tam chętnego, bo jednak ten pająk jest takim gatunkiem, no, dość poszukiwanym. Zobaczymy, czy zje. Oj, tak. O, tutaj widzę, że akurat ten nie ma odnóża jednego. Tutaj przedostatniej kończyny, ale takie coś również nie wpływa w żaden sposób na jego zdolności do kopulacji. Tak naprawdę tylko ta pierwsza noga, gdzie są haki, to ona może coś zmieniać. Reszta to tak naprawdę tylko odnóża kroczne. Teraz gatunek, którego nie widzi się za często i myślę, że tutaj nawet wytrawni gracze mogą mieć problem z rozpoznaniem gatunku, a jest to Selenocosmia crassipes. Ten samczyk akurat jest z sierpnia, także już troszeczkę ma, mimo tego, że jest w świetnej kondycji. Zobaczcie zresztą sami, wygląda praktycznie jak świeżo liniony, no a ma za sobą już 5 miesięcy, czyli naprawdę długo, no ale jak widzicie, trzymam go w naprawdę dobrych warunkach. Duży braplast, podwójna wędka, sporo podłoża, regularne karmienie, zmaczanie podłoża, ta świeża woda, to właśnie wszystko wpływa na formę tych samców. No i ten na szczęście skopulował mi już ze wszystkimi samicami, także jest wykorzystany, ale nie sprzedaję go, trzymam go w razie, gdyby jakaś wyliniała. Jeszcze szybkie zbliżenie na tego samca, bo naprawdę robi niezłe wrażenie. Sami zobaczcie. Piękny pająk naprawdę. Samiczki są całe takie grafitowe, bez jakichś dłuższych włosków na odnóżach. Naprawdę świetnie wyglądają, pięknie prezentujący się pająk. Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł nagrać jakiś filmik z odbierania kokonu od nich. Oby tak było. No to przed Wami świetny i naprawdę przepiękny samiec. Jest to Bonettina hamela. Samce tego gatunku są... Wow, jaki szybki. Samce tego gatunku są bardzo zbliżone wizualnie do samic. I tak naprawdę... W sumie myślę, że kolorystycznie to się nie bardzo różnią, jedynie ta budowa ciała się troszeczkę zmienia. Także zobaczcie, jak ten gatunek się świetnie prezentuje. Tutaj on akurat widzę, że za tubą ma troszeczkę karaczanu, więc tylko troszeczkę wody tutaj w jego okolice, żeby się napił. I to wszystko. Niestety ten pająk minieje, nie kopuluje, no i jest jak jest. Teraz przed Wami samiec, którego już również widzieliście na moim YouTubie. Jest to Brachypelma hamori. Zobaczcie, teraz akurat tego tak nie widać, bo się trochę zasłonił. Postaram się go lekko dotknąć albo odsunąć tą nogę. Zobaczcie, jak ma wyczesany odwłok. Ten pająk generalnie non-stop wyczesuje tylko odwłok, jak tylko otworzę pojemnik. I mimo tego, że ten samiec nie jest stary, to wygląda naprawdę jak straszny trup. Ten odwłok niestety jest już taki lekko sflaczały, mocno powycierany. No i założę się, że gdybym go teraz wystawił, no to ktoś by powiedział, że to już jest jakiś turbodziad, który się do niczego nie nadaje. A wbrew pozorom ten samiec robi naprawdę robotę i skopulował mi chyba z 5 samiczkami i to w bardzo krótkim czasie. Będziemy je teraz poprawiać, no i ten samiec raczej u mnie zostanie po prostu na amen. No a odnośnie poprawiania to zrobię to właśnie już wkrótce, ponieważ jak widzicie tutaj jest również resztka po napełnianiu. U niego za tą tubą akurat chodzą jakieś karaczany, więc jedynie świeża woda tutaj gdzieś w okolice otworu gębowego na ściankę, żeby mógł sobie od razu spić. Masz ziomuś, napij się. Te pająki akurat żyją w nie jakichś super mokrych warunkach, więc jemu się nic nie stanie, jeżeli tej wody nie dostanie, ale na pewno w kondycji będzie lepsze, jeżeli będzie miał do niej dostęp. Następny samczyk to Harpactyra marxi. Ten wygląda na turbo świeżego, a jest akurat z listopada, także jakieś tam powiedzmy 1,5 miesiąca za nim. Ale to jest nadal super młody samiec. Ten oczywiście jest już dorosły. No i mam samice tego gatunku, ale niestety są za małe. Także ten samiec raczej będzie do sprzedania. No bo nie ma sensu go trzymać, jeżeli może komuś się przydać. Jemu też również tutaj troszeczkę wody. No i zróbmy może jakieś zbliżonko, bo wygląda super. Ten pająk jest tak naprawdę cały czarny i ma takie fajne
jasne obramówki, takie pierścionki na nadnóżach. O, zobaczcie teraz, jak spija wodę. Mimo że to gatunek afrykański, to jednak każdy z nas potrzebuje wody. No i od razu się wbił tutaj w te kropelki, które na pęczynie się zebrały. No a tutaj przed wami już niestety dziadziuś. I tak jak kiedyś mówiłem na moim kanale, sama prawda i tylko prawda. No i tak wygląda niestety stary samczyk, który już dogorywa. Coś wam jeszcze tutaj pokażę. Zobaczcie, ile na samej korze jest różnych pozostałości po napełnianiu. Jedna, druga, tu jest jeszcze chyba osobna, z trzecia, tu na górze czwarta. Ten samiec naprawdę robił robotę i to długi czas. No ale prawda jest taka, że niestety już u mnie przeżył on 5 miesięcy, nie wiem ile był jeszcze u poprzedniego właściciela. I mimo tego, że tak naprawdę no, wygląda na dość świeżego, to samczyk ten już jest stary. Zostanie u mnie prawdopodobnie do dorosłości, znaczy do dorosłości, do śmierci. Postaramy się go jeszcze jakoś tam użyć, o ile będzie w ogóle w stanie. No i zakończy swój żywot po prostu u mnie. Łapcie jeszcze zbliżonko, na tego on się prezentuje, bo zobaczcie, tak jak mówiłem, wygląda naprawdę jak świeżutki, ładny, no, samiec idealnie nadający się wręcz do sprzedaży. No i niestety na takie oferty ludzie często się łapią i super wyglądające samce kupują. No a niestety są to po prostu dziadki. Szkoda, że takie nieuczciwe zachowanie w branży się pojawia, no ale niestety. Tak to jest, dlatego samce warto hodować właśnie samemu, tak jak już nieraz zresztą wspominałem. Na mnie nie pozostaje nic innego, jak nalać mu tej wody. Zobaczymy, może będzie chciał jeszcze się napić czy coś. O tak, słuchajcie, chce się napić, także może jednak troszkę mu tej wody brakuje i może trochę jeszcze odbije. W takim razie zmieniamy na oprysk, wszystkie ścianki porządnie dookoła. Trochę gęściej gdzieś tam z tyłu. No i zobaczymy, w jakiej będzie kondycji tak naprawdę jutro. No to już troszeczkę większa liga, Nandutri Pepi, naprawdę wielki samiec, bardzo dobrej kondycji, świeżutki, gotowy do kopulacji właśnie z naszymi samicami. I tutaj również w tle, może gdzieś to wyjmę teraz bliżej, jest jego potężna pajęczyna od napełniania. Mogę ją usunąć. No i co? Pozostaje tylko mu wrzucić jakiegoś turaska. Jednego, czy może nawet trzy. Niech on się troszeczkę napasie. Olo, agresywny. Ponieważ to u tego Tripepi akurat bardzo mocno mi ten torf przesechł, nie wiem dlaczego, to tutaj bez psikania po prostu wlewam mu wodę. Mimo że zrobisz tutaj chwilę bagienko, to po paru minutach to wsiąknie, a samiec będzie miał naprawdę dużą możliwość, żeby napić się porządnie, dużej ilości wody, żeby się nawodnić, znowu może napełnić, no i być w świetnej kondycji, żeby spróbować podołać tej wielkiej samicy. Zobaczcie, musiał być fest spragniony, bo praktycznie po chwili zanurkował tutaj w całej tej kałuży. Woda oczywiście szybko wsiąknęła, tak jak mówiłem, w podłoże, ale to nic nie zmienia, on sobie oczywiście tą wilgoć jakoś wyciągnie z podłoża. A teraz samczyk, którego naprawdę rzadko się widzi, czyli Hylobrachys cankrahan, czyli gatunek bardzo popularny, ale od X czasu samce tego gatunku pojawiają się na rynku kosmicznie małe. Słuchajcie, ten ma z 6 cm ciałka, no i jak się rozciągnie, to chyba z ponad 15 cm z odnóżami. Także jest to byk, jest to samiec taki, jak lata temu występowały w handlu i co mogę powiedzieć, zrobił mi samiczkę taką koło 8 dc, także czekam na kokon. Jeżeli chodzi jeszcze o ogarnianie jakichś takich fajniejszych samców, to tutaj mam jednego samca, Cyriocosmus giganteus, który aktualnie siedział z samicą. Niestety nie doszło do kopulacji, na mnie pozostaje jedynie go przerzucić do jego pojemnika. Za chwilę też tutaj mu dam jedzonko, samicy zresztą też. No i będziemy próbować jeszcze raz. A jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda taki samiec, tutaj jeszcze szybka przebiteczka dla was. Jest to taki bardzo ciemnobrązowy pająk z elementami czarnego, no i oczywiście piękne, soczyste serduszko na odwłoku. Ogólnie świetny pająk, jest to zdecydowanie największy cyriokosmus. No i nie ma co ukrywać, jak cały rodzaj cyriokosmusów. Szybko je, znaczy szybko rośnie, dużo je, no i sprawia sporo radochy, jeżeli chodzi o hodowlę, także polecam. No i kolejny już chyba ostatni samczyk bardzo mało popularnego gatunku, jakim jest Cysosternum cundinamarca. Gorzoćcie! Kochanie, nagrywam film. O, o. Kaka, proszę uważać. No to ty uważaj. Dziękuję. Ja cię gorzoćnie. Dziękuję, kotku. No jak widzicie, na szczęście zjadł. No a nagrywanie filmu w takich warunkach kończy się właśnie wstawkami z dziećmi. Także kończymy. Czasami może mamy dobre zamiary, no to niestety samce nie chcą... nie chcą za bardzo współpracować. No i próbują nas zjeść. Tutaj mamy akurat samca Psalmopeus irminia. Świeżutkiego, też u mnie dojrzał. Dlaczego? I zobaczymy, czy zje. No, nie bardzo chyba.
Jest skory do jedzenia. No ale w sumie to niedawno on dojrzał, więc pewnie jedyne co ma teraz w głowie to kopulacja. Pozostaje nalać mu tu troszeczkę wody świeżej i zamykamy. No i słuchajcie, jak sami widzicie, praca z dzieciakiem w domu nie jest wcale najłatwiejsza, ale da się to zrobić. W każdym razie, co chciałem nakręcić, to nakręciłem. Mam nadzieję, że taki dosyć krótki filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, no to oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Hej!